te rozmowy, to zaczęło się tak przez przypadek, bo trener zorganizował takie spotkanie po latach, no i tam padła oferta, żebym tutaj zagrał, no ale odebrałem to tak po prostu bardziej, nie wiem, jako żart, ale na następnym spotkaniu z prezesami z koszykówki padły już konkrety. Nie ukrywam, że bardzo mnie to zainteresowało, mimo swojego wieku, co często było podkreślane, nadal jestem w stanie grać w koszykówkę. To nie jest tak, że ja przyszedłem do Legii i kończę z koszykówką. Nie, nie, ja dalej będę grał, bo to mi sprawia ogromną przyjemność. W naszym długofalowym programie ideą jest, żeby na stulecie klubu w 2016 roku Legia zagrała już na parkietach TBL. Zdaję sobie sprawę, że to, że grałem w NBA motywuje bardziej przeciwników, bo sam też byłem po tej drugiej stronie i to naprawdę motywuje i zdaję sobie sprawę, że to nie będzie łatwy kawałek chleba. Chcemy powołać Akademię Koszykówki Legii Warszawa. Mamy już daleko, że tak powiem, zaawansowane plany, jeśli chodzi o całą strukturę tego, o funkcjonowanie. No, w najbliższym czasie będziemy dopinać pewne rzeczy, które nam pozwolą szeroko ruszyć w Warszawie z koszykówką, bo chcemy tą koszykówkę odbudować przede wszystkim dla Legii, dla Warszawy, no i być może dla całej Polski. Marzyłem zawsze o tym, żeby trenować z dziećmi, pomóc nie wiem, rozwijać polską koszykówkę, bo widzę, że ona teraz upada. No i Legia dała mi taki sygnał, że chce też to robić, więc stwierdziłem, że to jest dobry moment. I tak naprawdę przed rozmową z prezesem Leśnoborskim podjąłem tą decyzję, że chcę tutaj być. Ten człowiek dla warszawskiej Legii, mówimy o sekcji piłki nożnej, zrobił bardzo dużo, a w tej chwili, z tego co wiem, ma udziały w Legii Koszykarskiej i myślę, że jeśli zrobi to samo dla koszykówki, co zrobił dla piłki, to mogę być spokojny o przyszłość.